odcinku jedziemy wylewać gnojówę. Muszę sobie zapiąć beczkę. Jakoś boczkiem przejechać. Ktoś mi zdachował beczkę. Nie, no ja zdachowałem. Odkręcałem zawór, żeby mi się nie zapychał. Bez zaworu jest tylko nakrętka i powinno teraz elegancko się rozlewać. Mam tam trochę do rozlania, jak się udoi całą bekę, to będzie dobrze. Mówię, a dzisiaj 60-tką przepalimy maszynę. Dawno nie jeżdżona. Weźmiemy sobie, zapniemy to jakoś. Szabeczkę poprawić. Co to się tam jest? Kłaść. No jajku. Zawsze jakieś problemy muszą być. Pożyczymy to. Jak to wyjedziemy? Na około chyba. No, wyjedziemy na około. Sobie tutaj ogarniemy temat. Dobra, odpalamy. Niech się dzieje. Niech się dzieje, co się ma dziać. I kurde, idzie. Daje czadu.
powiem wam, elegancka pompa. Zapierdzielaj no buczy. Wąż to już jest stary taki, ale zagięcia ma. O, tutaj jest jeszcze zagięcie. Coś się wypompuje. Tutaj jeszcze trzeba poprawić. I tu. Ładnie daje. Nie jest głupia ta pompa, że tak powiem. I już ubywa. Wziąłem go tutaj pompę na postronku. Trochę już mi tu kurde kury. O. Kury mi już tutaj zapierdzieliły. Zobaczymy, jak to wejdzie. Taka robota, no. Ale ubywa, no. Dużo naleciało z deszczu i to wszystko siądzie. No jak będzie 1000 litrów, to będzie luks. Taka akcja, no. Wóz asymilizacyjny, czy jak to się wymawia. Pierwszy kurs. Ognia. Niech se kurne jedzie, a ja idę robić zrzut. Mi kurna ręki nie oklapało. Aż się boję tego odkręcać. Kurwa, jak mnie chlaśnie. Już. Ha, kurwa. Ale mnie kurwa oblało. Dobra, odpowietrzymy. Ładnia do 60. Leci syf. Już końcówka. Nie było dużo przy tej drugiej beczce, bo coś koło tylu, czyli łącznie gdzieś jakieś no z 1300 litrów może było wypompowane. 1300 litrów może było wypompowane. Także no, coś tam zawsze się wylało. Teraz trzeba tylko podskoczyć gdzieś, gdzie woda. Tam jest chyba koło lasu woda. Opukam trochę tę beczkę i to by było na tyle.
Także widzimy się później. Daj mu! Nie wolno, nie, no daj mu! No to dam mu!